Hejka, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj jest ze mną Rogalik oraz Szaku. Siema. Odświeżenie odcinka z zeszłego roku, pewnie pamiętacie, Burger Challenge z dziwnych rzeczy. Każdy z nas po kolei będzie kręcił kołem fortuny i losował jedną z rzeczy, które znajdują się na stole. Każdy z nas będzie musiał mieć w swoim burgerze po 5 składników, a na końcu będzie musiał wziąć sporego gryza, ale takiego dużego. Jeżeli lubicie burgery, to koniecznie teraz zostawcie łapeczkę w górę i subskrybujcie kanał po więcej takich challenge'y, a my bez przedłużania zaczynamy. Przed nami znajduje się mus bananowy, wata cukrowa, świerszcze, pasta jajeczna, ser pleśniowy, kiełbaski, algi, szprotki albo sardynki, chipsy salami, konserwa turystyczna, pasztet surimi, drzew brzoskwiniowy, kaktus, papryczki jalapeno oraz sos habanero. Same pyszności. Więc teraz zagramy w 3x3 i kto wygra, ten jako pierwszy losuje kołem fortuny. Ja pierwsza! Ale gramy tak, że jak już coś wylosujesz, to już nie można tego mieć, tak? Dokładnie. Dobra. Łatwo! Okay. Czyli ja ostatni, zarąbiście. Czyli Rogal ostatni. Detonujcie! Zaczynamy. A dzisiejszy odcinek jest sponsorowany przez Legion by Lenovo. Pozwólcie, że przedstawię Wam laptopa Lenovo Legion 5 i 7 generacji z procesorem Intel Core i7-12700H, który jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych i najlepszych laptopów gamingowych. Najnowsza generacja zwali Was z nóg. Procesor, o którym mowa, jest zdecydowanie jednym z najlepszych i najmocniejszych procesorów, jakie zostały kiedykolwiek wpuszczone na rynek. Procesor daje nam to, czego oczekujemy najbardziej, czyli wydajność. A posiadając ten model, zdecydowanie możemy sobie pozwolić na przesuwanie granic na polu wydajności, ponieważ mamy tutaj do czynienia z nową, hybrydową architekturą procesora, która zapewnia lepszą obsługę gier oraz aplikacji. Tego laptopa mocno wyróżnia ultra wydajna karta graficzna Nvidia GeForce RTX 3060. Jest to druga generacja kart tej serii, wykorzystująca rdzenie RT, rdzenie Tensor oraz multiprocesory strumieniowe i zapewniająca graczom i użytkownikom niespotykaną wydajność i realistyczną grafikę. Pięknie dopełniają to wszystko sterowniki Game Ready czy system DLSS, dzięki którym możemy osiągnąć jeszcze więcej FPS-ów. Warto również wspomnieć o tym, że urządzenie zostało zaopatrzone w kartę sieciową o standardzie Wi-Fi 6, pamięć RAM DDR5 o częstotliwości taktowania 4800 MHz, super szybkie dyski SSD 4. generacji, wąskoramkową matrycę o rozdzielczości 2560 na 1600 pikseli z częstotliwością odświeżania 165 Hz oraz jasności 300 nitów, gwarantującą dużą szczegółowość oraz ostrość obrazu. Technologię IPS zapewniającą szerokie kąty widzenia, dwa złącza USB-C 3.2 drugiej generacji oraz złącze Thunderbolt 4, klawiaturę, którą cechuje miękki skok klawiszy i białe podświetlenie, system chłodzenia ColdFront 4.0, który gwarantuje wysoką wydajność urządzenia. Warto wspomnieć, że Lenovo jest jedynym producentem, który dodaje do swojej najnowszej serii laptopów Lenovo Legion 3 miesiące Xbox Game Pass za darmo. Na koniec jeszcze dodam, że nowa generacja laptopów Legion 5, 5 Pro, Slim 7 i 7 zawierają usługę Premium Care w standardzie, zapewniającą obsługę wykwalifikowanego technika przez infolinię, czat czy e-mail, priorytetyzację części, naprawę sprzętu z dojazdem do klienta oraz coroczną kontrolę kondycji komputera. Jeżeli chcecie doświadczyć na własnej skórze, jak działa połączenie wszystkich tych komputerów, o których wspomniałam, to koniecznie klikajcie w link, który znajduje się w opisie i przejdźcie do oferty. Nie czekajcie. Pani losuje? Pasta jajeczna! To nie jest tak źle. Jest okej. Okay. Dobre. Nie, ja tego nie lubię. Dla mnie jest okej. To jest mega dobre. Ja bym wolał pastę jajeczną w porównaniu do niektórych innych przedmiotów tutaj. Ja jestem zadowolona. No, to jest okej, nawet los. Dobrze, to dobrze. Ja bym wolał świerszcze chyba od tego. Dobra, całą pastę daję. Jajko burger? Dawaj, nie smaczkuję. Dobra, lecimy. Kiełbasa! Kiełbasa! No, tak! Mięsny jesz! Dobra, kiełbasa to jest to, jest chyba, to? Tak? Czy tam to? To. Wszystkie trzy. Dobra, 3, 2, 1, turbo ostry sos. Mus bananowy! Aj. Lecimy na grubą, Rogala. Mus bananowy? Jak to pachnie w ogóle? Ja tego nie wiem. Pewnie jak banany. Spróbuj sobie może, ale ochyda. No to jest taka czapka dla dzieci. Nie, to jest na pewno w terminie? Tak, dzisiaj to wypiłam, ale to jest bez cukru w ogóle. A, no to może dlatego. W trakcie odcinka możecie już się zastanawiać nad nazwami naszych burgerów, bo jestem ciekawa, jakbyście je nazwali, ale to na sam koniec, jak już wszystkie składniki będą w burgerach. Dobra, czas na mnie. Dawaj, jak leci. Turbo ostry
sos! Turbo ostry sos! Nadal nie jest najgorzej. Jak nie? Habanero. Z jajkami? Z majonezie? Jajka w majonezie, sos habanero, kotlet. Gorzej by było jakby wata cukrowa teraz. Ale będzie pyszne. Mi się daje, że ten sos nie jest taki ostry, skoro już ona tak robi. Daj. Czekaj, mi to. Ja go nie próbowałam nigdy. Testuję go teraz. Żartowałem, nie? No. Nie, no, może być. Nie, powiedziałeś, że spróbuję. No, śmierdzi. Dopiero teraz poczuł mi go zapach. Mateusz, ty kręć lepiej. Pyszny jest. Przepyszny. Naprawdę jest taki ostry, się dusisz? Nie, udaję tylko, spokojnie. Tak, za czerwony się zrobiłeś. No bo pieczę, dobra, teraz ja losuję, lecimy. Zaczynam się bać, ja naprawdę się... Przysmak turystyczny! To jest coś swego. Co ty? Ale twój proszę, mózg Mateusz. Składa się tylko z mięsa. No brzydlistwo, kto to je? Turyści. Turyści, no. No dobra. W Kołbrzegu na przykład. No kto to jest? Jest no przecież to jest mięsko normalne. O co ci chodzi? Dobra. Jest dziura wypełniona. Jest, no dobra. Tak? Ja się wyczułem. Nie, jeszcze więcej, bo jak ugryziesz z tej strony, to nie będzie w ogóle tego czuć. Przysmażka turystycznego pysznego. Masz tutaj, proszę cię. Git. Jak tu ugryzę, będzie. Proszę. Dobrze, wspaniale. Podoba mi się. Super. Teraz kto? Teraz ty. Ja. Proszę, coś innego. Dawaj dżem. Dawaj dżemory. Algi morskie. O, tak. To będzie dobre, stary. Banan z algami. Egzotycznie. Jaki guziec! Nie mogę! O cię Chryste, panie! Ale sałatka jak Big Macu, stary. Dokładnie, trochę wygląda jak Big Mac. Jest okej. Okay. Ohydne to jest, nie? Uwaga, losuję kolejny składnik. Tylko żeby to nie było nic słodkiego. Wata cukrowa! Ej, to chyba bez cukru jest, tak? Ja bym spokojnie. Żeby nie było nic słodkiego, wata cukrowa, nie? Ale wata jest dobra. Bananowa. Nasiąknie w sosiku. Boże, jak to śmierdzi. Nie wiem, stary, pachnie. Podoba ci się? Podoba mi się, jest mega naprawdę. Minionkowy potwór! Saku, weź coś wykręć. Ser z pleśnią. Ja czułem w głębi serca, że będzie to niestety. A ser z pleśnią nie jest taki zły. No, ale weź całego tak połóż no. na tego. O! Ale śmierdziuch! Szoku! Rogalik, teraz ty. Dobra, kręcę. Patrz te podlaski, nie? Musiało na mnie trafić, nie? Mam nadzieję, że Szaku wylosuje jeszcze do tego pasztet ale podlaski, śmierdzi. To by w ogóle był kozak. Ale pasztet podlaski jest smaczny. O, rusza się, patrz. Rusza! Ucieka! Ucieka! Rogalow go! Stary, nie rozpędza się tak. Kolejny składnik do mojego pysznego burgera to kaktus! Nie. No. Ja mam takiego egzotycznego tego burgera dzisiaj. Nie ma tu kaktusa. To jest kaktus. To jest kaktus? No. Zielony krojony. Smacznego. Ja jeszcze nigdy nie jadłem kaktusa, więc w sumie to jest bo ciekawe. Kaktusa się nie je, nie? To jest ozdobne. Tak, ozdobne. Ozdobny słoik. Nie, stary, to jest dobry kaktus. Nie chcesz go spróbować? On jest ostry, on jak papryczka jalapeno, zobacz. Ale go nie... O, no, jak jest napisane Casa de Mexico, więc... Próbujemy? Fuj, jakie ty masz obślizgły kawałek, Justyna! To wygląda jak taka glizda w sosie! To nie może być niedobre, nie. Jak ludzie ja to nie jedzą. Wiem, dobra, gotowi? Paga? Damy w sosie. Co wy tu dajecie do jedzenia? Przecież to się truć idzie. Ej, ale pyszne. Mi smakowało. Daję 8 na 10. Jak zwykle się dusi, patrzcie. Ale na ostre. Ale ohydne. Nie, jest... Nie jest ohydne, smakuje jak papryczka jalapeno. Jalapeno. No. Jeden do jeden, stary. Chyba jalapeno jedliście, nie? Nigdy. Nie no, nie ma tragedii, ale jest takie octowe trochę, nie? Dobra. Wystarczy tyle. Nie ma takiej opcji, cały słoik. Dobra, ty. Tak, polej sobie jeszcze tym olejkiem. Koniec, dawaj, teraz ty. Weź coś te świerszcze, zdetonuj. Nie, przejmuj się. Weź sobie jakiś sosik. Dobra, sos. Dżemik. Fileciki z makreli. Fileciki z makreli, nie wytrzymam. Nie widzę ich tu.
to nie jest makrela. To jest makrela. Makrela tak nie wygląda. Nie wciśniesz mi tego. To nie jest makrela. Ja wiem, jak makrela wygląda. Ale one są w sosie pomidorowym. A tu nie ma sos. Ale nie ma, że całe, na pewno nie całe. No ale tak większość. Justyna! To se walczy słoik na burgera cały. Nie no, trzeba go dzisiaj przygina, nie? Ej, dobrze wygląda ta rybka. Nie dobrze i źle pachnie. Dobra, robimy tak, że każdy jeszcze na koniec każdego bierze po gryzie. Nie! Nie, swojego! O, nie, ja kręcę, nie. Bo to już głupie pomysły przychodzą do głowy. 3, 2, 1... Surimi! O, i masz, karma! Jedz krewetki. To nie są krewetki! Jest krewetka taka. Jakby co, to jest pewne, że ja wypluję, nie? Więc... Ale jak wyplujesz, to 5 stów dla mnie. Znaczy, postaram się. O fu. 3 starczą. Leuchyda. Co to w ogóle jest? To są paluszki krabowe. To jest taka glizda podwodna, starych dżownica. Uwaga! To jest inteligencja! Telefon mi wypadł chyba. Śmierszcze! Robert powiedział, że wylosuje świerszcze, nie? To jest inteligencja, nie? To nie jest tak źle, nie? Ostre świerszczyki, robaczki, no. Kaktusiki. Mówiłam, że egzotyczne. Egzotyka, burger. Mega. Smak egzotyki. Mam taki, u mnie jest polski smak, stary, kiełbasiany, serowy. Aaaa, nie mogę na nie patrzeć. Całą paczkę. No całą, tak posyp, jak posypką. O kurde, zrobiłaś. Dobra, obrzydzę mnie to. To było najgorsze, zdecydowanie. Stary, co ty ugryziesz? To jest pyszne. A jesteś pewna, że to ugryziesz? Ugryzę. To nie jest złe, naprawdę. Najbardziej o, wygląd nie, przeraża. To by był killer dla mnie, nawet nie ugryz tego, no, nie? No wygląd przeraża, nie? Dobra. O, salami! Chciałem to trafić! Przysięgam, że chciałem. Nie, on ma totalnie polskiego burgera, nie? On ma sam mięsny burger, nie? Mięsny jesz. O, już mi w brzuchu się kręci, nie? Czajcie go? Pysznie to wygląda. Ciekawe, jak ty weźmiesz gryza, nie? Jestem ciekaw. Od góry. Justyna, teraz ty. Teraz ty. Teraz ty. Ktoś musi wylosować dżem. 3, 2, 1. Dżem! To jest inteligencja! To samo się stało, nie? Matrix! Matrix jest! A tak dużo sobie daj. O tak, dżemik brzoskwiniowy. Zatuszuje cały smak. To jest game changer tego burgera, nie? Moi drodzy, nasze burgery są już gotowe do jedzenia. Do jedzenia! Szaku, jak się nazywa twój burger? Nie wiem, śmierdząca paruwa. Śmierdząca paruwa. Mój się może... O fu, jak to wygląda. Mój się może nazywać, nie wiem, minionek z robaczkiem w dupie. A rogala nazywa się? Wszystko z morza. Rybak. Ja za rybak. No dobra. Mam nadzieję, że macie lepsze pomysły na nazwy naszych burgerów. Piszcie koniecznie w komentarzach, będę serduszkować, a teraz przyjdzie czas na to, żeby spróbować. Ty pierwsza. Czemu pierwsza? Bo pierwsza wybiera składnik. Ale na odwrót to działa na koniec. No droga, nie, 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 nie ma takiej sytuacji. Ja będę w środku. Czekajcie. Tak do połowy musisz ugryźć. Sama tak mówiłaś na początku. Tak do połowy burgera, nie? Gryzek. Brzuch mnie boli. Pochuchaj sobie, bo jest na pewno ostry, a czy gorący, to nie wiem. Ale ohyda, fu. Ja nie mógł... Ale się dusi. Nie patrzę, nie? Jak coś. Ty to żujesz? Nie. Ty to żujesz. Ale nie jest źle, widzę. Rubaczki chrupią. Łeee! Ale jest tak źle. A jest ostre? Chyba tak. Jest ostre, ale myślałam, że będzie ostrzejsze, ale... Nie jest najgorsze, ale przebija się ten smak tego kotleta i tych świerszczy. Jest bardzo słodkie. Smakuje jak sos mango habanero z kury. Z restauracji kury. Na pewno. Super. Na pewno smakuje. Identyko. Bo ta wata jest słodka, a ten sos jest ostry i takie słodkie. Dobra. Kto teraz szakuje, czy ty? Ty. Nie dam rady. O! Teraz dopiero zaczęło być ostre. Dodawaj! Nie dam rady. Dasz radę. Nie dam rady. Bierz gryzo, nie myśl o tym.
No dawaj. Nie dam rady. No dawaj, brylant, lecisz. No bierz, gryza. Nie dam rady, przysięgam wam. Przełknie. No nie przysięgaj, to jedz. Zdyna, nie dam rady. Stary, przestań, dawaj. Jedz to, bo ludzie chcą zjeść. Cieszne. No nie wąchaj tego, po co ty to wąchasz? Napawia się aromatem, nie widzisz? Przepraszam. Czy mogłabyś nie przeszkadzać mi w jedzeniu? Jest tak ostra. Gdzieś przełknij, szybko pomknij. Pójdę, jeee! Z czego się śmieję? Sam mówię. Ale bawi mnie do końca. Ale ja i tak jestem dumna, że on to w ogóle ugryzł, bo myślałam, że się, że poleci do toalety, zanim to weźmie do ust. Wszystko jest dobre, wszystko w głowie siedzi. To jest Big Mac, to jest Big Mac. Dwójny makrojal z serkiem śmierdzącym. Nie mogę doczekać. O, kiełbaska ci dobra, wypadła. Dobra, cicho bądź. Wziął do góry. Nie żygaj! Połknij to! Przestań! Nie daj się. Bądź lepszy! Ale... Nie! Połknął? Nie. Nie myśl o tym. Tylko pomyśl o tym, że musisz po prostu go połknąć. Jak najszybciej. Tak naprawdę to nic tam nie ma takiego. Jest kiełbaska, serek. Jak? No co? Jak sytuacja? O! Jeszcze strząsło. Ryby też ugryzł, no. Nie ugryzł ryby, patrzcie. Nic tutaj nawet nie ma, nawet ryby żadnej ugryzionej. Powiem tak, ja tak celowałem, żeby jak najmniej rzeczy ugryźć i ugryzłem wszystko, nie? Jest dobrze, patrz, już wszystko zjadłeś. Nienawidzę cię. Za mamusię to było. Nienawidzę cię. Teraz za tatucia na drugą nóżkę. Nie, przepraszam, bo ja przegrałem. Połknij to jak Nie mogę. Nie mogę z niego. Połknął. No. Jak tam? Dobrze się czujesz? Nie. No jak mam się czuć? Bardzo dobre było. Ale samemu sobie w domu tak coś przyrządzić i spróbować. Naprawdę, takie doznanie smaków, taka bomba, że no naprawdę, zjedźcie sobie takiego. No dobra, czekamy na wasze komentarze i propozycje nazw naszych burgerów. To by było na tyle. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków. W kolejnym odcinku możemy nagrać Burger Challenge z Klaudią, więc zostawiajcie łapki w górę, wpadajcie na kanał Rogalika, wpadajcie do Szaka, linki macie w opisie, a my widzimy się już na bala. Pa!